Marszałek, Wysoka Izbo. Wiceminister Sprawiedliwości Krzysztof Śmiszek poinformował, że prace nad przepisami penalizującymi tzw. mowę nienawiści są już w toku i powinny zostać ukończone do końca lutego. Definicja mowy nienawiści jest subiektywna. To w praktyce cenzura i bat na wszystkich, którzy nie zgadzają się na propagowanie lewicowych postulatów. Lewica forsuje sprzeczne z biologią, nauką czy prawami natury poglądy. Chce kneblować usta wszystkim, którzy się z nimi nie zgadzają. Do tego potrzebny im straszak w kodeksie karnym, który ma karać niepokornych. Do czego to prowadzi? Mamy próbkę w tej Izbie. Wystarczy poseł, który ma poglądy, z którymi nie zgadza się polityczna poprawna większość. I mamy wściekły atak koalicji 13 grudnia, do której zapisał się dzisiaj także PiS. Wspólnie uchylili immunitet nielubianemu przez nich posłowi. Więcej, próbowali wprowadzić odpowiedzialność zbiorową. Oto zapisanie na kolanie absurdalne zarzuty wobec jednego posła miał odpowiadać inny poseł, który miał stracić funkcję wicemarszałka. Bardzo dobrze się stało, że wniosek upadł, a Krzysztof Bosak utrzymał fotel wicemarszałka. Cieszy płacz lewicy po przegranej, bo to miód na uszy Polaków. Precz z komuną. Dziękuję. Do głosu zapraszam pan.